dzisiejszym został podpisany akt erekcyjny utworzenia Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej. To, nie zawaham się powiedzieć, historyczne wydarzenie, tym bardziej w tym ważnym miejscu, w Muzeum Śląskim w Katowicach. My jako Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa widzimy potencjał w przekształcaniu gospodarki, w odejściu od tego paliwa kopalnego, którym jest węgiel, i wykorzystania przede wszystkim w energetyce. Wodór jako pierwiastek, jako paliwo, jako surowiec daje wielki potencjał do zastosowania w transporcie zbiorowym, zarówno komunikacji autobusowej, ale także w transporcie kolejowym. Technologie wodorowe są dziś bardzo modne, tak? O tym się mówi w Polsce, w Europie, na świecie, ale tu nie chodzi o modę. Tu chodzi o wykorzystanie potencjału pogórniczego, pohutniczego, tego potencjału nie tylko w sile przemysłu, ale i tego potencjału naukowo-badawczego. To chcemy wykorzystać i to jest najważniejsze dla regionu, dla metropolii.